A zwróć uwagę, że przecież tak naprawdę w dzisiejszych czasach, w tym XXI wieku, jeżeli człowiek ma pieniądze, to jest wolnym człowiekiem. Wolność bez pieniędzy, no to cóż to za wolność, skoro nie kupisz jedzenia, nie zapłacisz za ubrania, dach nad głową. Wiem, że energia zawsze wygrywa, że pieniądz na rynku nie ginie, on migruje sobie. Wiem tylko, że ludzie po prostu w pewnym momencie przestają wierzyć i przestają cisnąć. Niby pieniądze nie są najważniejsze, a jednak całe życie za nimi gonimy. Myślę, że to, co jest istotne, to to, żebyśmy mogli wybrać sobie taką pracę, w której czujemy się komfortowo. W życiu nie chodzi o to, żeby każdego dnia ciężko zapieprzać cały dzień. Właśnie nie. W życiu chodzi o to, żeby wytrwale codziennie robić systematycznie te same rzeczy. Ta praca, którą ja wykonuję, to jest praca, która wpisuje się w dzisiejsze trendy, jakie mamy na świecie. Branża bezpośrednio e-commerce. Jestem aktualnie ponad 8 lat zaangażowany zawodowo właśnie w branżę internetową. Powiem to jak dziś. W wielu moich pracach, niestety, ale doświadczyłem, że ja wkładam w to serce, że robię to po łebkach, dzień jest jedny, dzień jest nocą. Człowiek próbuje, stara się, w pewnym momencie przestaje. W pewnym momencie już nie chce. W pewnym momencie poddaje się systemowi. Część ludzi daje siebie wepchnąć w taką grupę ludzi, która nazywa się wszyscy, na którą powiesz każdy. Czas leci, lata mijają, twój licznik pyka, 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 pyka. I czy rzeczywiście dobrze się czujesz w swoim życiu? Czy dobrze czujesz się z tymi rezultatami, jakie masz? Nie daj z siebie robić ofiarę losu. Nie daj sobie wmawiać jakichś pieprzonych wymówek, że to nie ten czas, że to nie ten moment, że może jeszcze chwilę, bo czas ci ucieka.